Pokażemy skład biało-czerwony, w jakim rozpoczniemy. Jacek z trenerem Jerzym Brzeczkiem już sporo o tym powiedzieli, natomiast jeszcze naszych głosów brakowało, a kilka pozycji i miejsc na boisku może tak takiego komentarza chyba wymaga. Przede wszystkim była taka niewiadoma jeszcze przed tym spotkaniem, czy to będzie Kamil Jóźwiak na przykład, a może Kamil Grosicki. Mnie się wydawało, że mimo wszystko ze względu na ten uraz niedawny Kamila Grosickiego, to Kamil Jóźwiak jest o jedną stopę naprzód w tym wyścigu i rzeczywiście tak potwierdzenie tego wyboru mamy. Zwracam Waszą uwagę na ustawienie tych trzech środkowych pomocników, bo ja nie jestem przekonany, że tak to będzie wyglądało, jak tutaj widać to na papierze. Moim zdaniem mimo wszystko chyba to Karol Linety będzie zamiast Jakuba Modera, chociaż selektor mówił o rotacji.